stanowiska numer 2, demontaż stanowiska numer 1, te osoby, które są już przygotowane na stanowisko. Znajdujemy się na instalacji On Tour. Proszę nam powiedzieć, na czym polega ta impreza? Witam serdecznie, Artur Sibora, organizator instalacji On Tour. Impreza polega na tym, że wszyscy nasi partnerzy, którzy zorganizowali tą akcję, czyli Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz Targi Instalacje oraz nasi partnerzy w tej akcji, czyli firma Grundfos, firma TC, firma Bretje, firma Vogel Node oraz firma Afrizo, zapraszają instalatorów po to, żeby brali udział w zawodach, których finał odbędzie się w przyszłym roku na targach Instalacje w Poznaniu 28 kwietnia dokładnie. I tam wszyscy trzej laureaci z każdego z 13 turów zostaną zaproszeni na wielki finał, gdzie główną nagrodą będzie samochód. Instalatorzy mają do wykonania 17, mam nadzieję, że prostych czynności dla nich. Robią to w różny sposób. Jedni z dużym stresem, inni z wielkim luzem, ale widać, że wszyscy bardzo dobrze się bawią. A jaki element do wykonania jest najtrudniejszy? Co najwięcej problemów sprawia instalatorom? Znaczy, wydaje mi się, że największy problem to jest dla tych ludzi stres, że wszyscy się na nich patrzą, bo te czynności, które oni wykonują, są naprawdę banalnie proste, przynajmniej dla nich. Dla osób, które się tym nie zajmują, może nie, ale dla nich naprawdę są to proste rzeczy i największy ich przeciwnik to stres. Dużo ludzi, którzy patrzy, krzyczy, także to jest chyba największy problem dla osób, które wykonują te czynności. No i pewnie rodziny, które tutaj cały czas obserwują i dopingują, prawda? Tak, bo przy okazji, że zapraszamy wszystkich instalatorów, to zapraszamy ich oczywiście z rodzinami i z dziećmi. Przygotowaliśmy wraz z naszymi partnerami strefy animacji, strefy cateringu. Tak na przykład jak tutaj w Krakowie, gdzie się teraz mieścimy, przygotowane zostały wycieczki po Muzeum Lotnictwa Polskiego. Także poza tym, że biorą udział w eliminacjach Mistrzostw Polskich Instalatorów, to mają jeszcze wiele atrakcji przygotowanych tak, żeby mogli fajnie się bawić.